przez 123 lata niewoli walczyły całe pokolenia Polaków. To im 11 listopada 1918 roku zawdzięczamy wolność, poczucie dumy narodowej, możliwość pielęgnowania polskich tradycji oraz honorowania bohaterów. Dziś ojczyzna oczekuje od nas tego, co najważniejsze – pamięci o jej wielkich synach i miłości do ziemi ojczystej. Jeszcze jeden listopad do okna zapukał żółtym liści szelestem i nas odszukał, nas zapatrzonych w przeszłość, dni klęski i chwały, które nam po przodkach spuściźnie zostały. Opowiedz nam, moja ojczyzno, jak matka dzieciom ciekawym o latach znaczonych blizną na wiekach chwały i sławy. O wojach mieszka nam powiedz, o słupach nad Tatrą stawianych. Niech niesie twoją opowieść wiatr halny i morskie szkwały. Wytłumacz nam, tak jak umiesz, skąd czerwień i biel sztandarów. Niech ludzie żyją tu w dumie, że taki wydał ich naród. A jeśli wielka historia i dla nas ma trochę miejsca, bądź z wiernej mi najwierniejsza i mnie weź sobie do serca. Jakie były ojczyzny losu koleje? Jakie Polska przeżyła dzieje? Jak bardzo pragnęła wolności? Niech wam pokaże krótka podróż do przeszłości. Niewoli Polska legła przez wrogów rozgrabiona. Złotą wolność straciła, prześladowaniami trapiona. Rozgrabili naszą ziemię zachłanni sąsiedzi. Na południu Austria, Prusak na zachodzie, Rosjanin zaś na wschodzie. Chcą cię oto zniszczyć, polski bratarny narodzie. Z rok 1772 Prusy, Rosja, Austria sięgają do ziemi polskiej. W chwili Rzeczpospolita spostrzegana. Nie ma wielkiej armii, nie może się bronić. Pomaga opór garskich posłów na sylno zbiorowy znajdany na ciele. Tracimy znaczną część Pomorza, Białorusi, Ukrainy, Małopolski. Jednak znajdują się w kraju oświeceni patrioci, którzy podejmują próby naprawy Rzeczpospolitej w ramach Sejmu Czteroletniego. Hugo Kołłota, Stanisław Stasic i inni pragną podtrzymać Polakach nadzieję na przyszłość. Biskup Ignacy Krasicki tęsknotę za wolnością wyraził w bajce. Czemu płacze, stary mówicie, rzekł młody? Lepsze masz teraz w klatce niż w polu wygody. Piszmy trocą, rzekł stary, przeto ci wybaczę. Jam był wolny niż w klatce i dlatego płaczę. Na nic się jednak stały starania patriotów. Prusy i Rosja dokonały w roku 1793 drugiego rozbioru Polski. Okroiły jej terytorium o Toruń, Gdańsk, Wielkopolskę i Mazowsze. Dwa lata później, w roku 1795, Rzeczpospolita została rozgrabiona ostatecznie. Zniknęła z mapy Europy na 123 lata. Kraju więc nie było, żył jednak naród, jego kultura i obyczaje. Po polsku, święte twe imię. Po cichu i po kryjomu, z trwogą za siebie i innych, szeptano w ojców mych domu. Prawdziwe jakieś nieprawdy opowiadano o tobie. Mówiono, że jesteś świętą. Mówiono, że leżysz w grobie. Ojczyzna moja na końcuś upadła, zamożna kiedyś i w sławę, i w siłę. Ta, co od morza, aż do morza władała. Kawałka ziemi nie ma na mogiłę. Stacy niewola na długo przystaną w ludziach ojczyzny. Choć Polacy nie szczędzi jej dla niej krwi, cierpień i blizny. Z pomiędzy bojów i gradów ognistych, wierna swej sprawie niedostępna znaków, szła wolnym krokiem do świetlisk ojczystych garstka Polaków. Skoro lud postrzegł, jak wstęte wiatrami, białe z czerwonym proporce migają. Z
Trząsnęło się miasto radości głosami. Nasi wracają. Niedługa radość, każdy pyta chciwie. Henryż jest wódz nasz dzielny, okazały, co nam tak długo przewodził szczęśliwie, na polu chwały. Walczyli za Polskę, nie bacząc na potrzebne wrogu i własne cierpienia. Powstanie w biegu dla Polski włożyli życie po wierze, bohaterowie ojczyzny, którzy kochali ją szczerze. W otwartych bojach, potyczkach, w codziennej modlitwie i pracy pielęgnowali polskość, nawet najmłodsi Polacy. W 1794 roku serca Polaków wstąpiła otucha. Na krakowskim rynku stawił się Tadeusz Kościuszko, który ogłosił powstańczą walkę o przywrócenie wolności ojczyźnie. Sam jako naczelnik złożył przysięgę na wierność Polsce i narodowi. Niestety, nie udało się pokonać wrogów mimo zaangażowania w walkę całego społeczeństwa. Pozwaga Tadeusza Kościuszki, Józefa Bema, Szewca Jana Klińskiego czy chłopa Bartosza Głowackiego rozpalały jednak jego wyobraźnię i serca organizatorów następnych zrzutów. Podnosząc ziemi przez uszanowanie.
dla darów nieba. Tęskno mi, Panie, do kraju tego, gdzie winą jest dużą, popsować gniazdo na gruszy pocianie, bo wszystkim służą. Tęskno mi, Panie, do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony są jak odwieczne Chrystusowe znanie. Bądź pochwalony. Tęskno mi, Panie. A bądź wielką siłą zaczęli kraj germanizować i rusyfikować. Język niemiecki prowadzono w szkołach. W tym języku uczono nawet religii. Latynikiem się jednak nie poddali. Ani rusyfikacji, ani germanizacji. Przyrzekali. Zaczyna tworzyć legiony polskie. Miejscem powołania oddziałów polskich staje się też frakcja, której powstawała pod dowództwem generała Józefa Hallera Armia Polska, zwana Błękitną. Dowódcy pragnęli zwrócić uwagę świata na kwestię odzyskania niepodległości przez Polskę. Żołnierze walczyli i modlili się. O Panie,
po polski kraj, po polską broń. O Panie, stwórz tę miecz, co siecze kraj. Do wolnej Polski nam powrócić daj, by stał się twierdzą nowej siły, nasz dom, nasz kraj. 100 lat niewoli znieśliśmy w pokorze, wyzuci z ziemi, pogardą karmieni. Ta sprawiedliwość wszystko zwrócić może. Twoja popatrzność zło w dobro przemieni. Niech nasza Polska wśród narodów stanie dzielna i mądra, jednością złączona. O to Cię prosi z głębi duszy, Panie, ojcowskie wyciągnij po nam ramiona. Pierwsza brygada Legionów Polskich zagrzewała się do walki pieśnią. Wszystkie po polach mogiły, nauczę czytać jak nuty, aby z nich czerpał swe siły do dalszej w życiu marszruty. Pokażę Ci rany skryte, głębokie na twarzach blizny i z nich Cię będę jak liter uczył imienia Ojczyzny. Ojczyzna to także nasz hymn narodowy i pamięć o bohaterach, dla których zapalamy się dowód uznania, symboliczny znicz pamięci. Ojczyzna, zwykłe słowo, a tyle znaczy.
Ojczyzna to jabłonie kwiatami obsypane i modne chapry w zbożu i jasny śpiew skowronka, skalista gra tatrzańska i mazowiecka łąka. Ojczyzna to wsie, miasta, ulice i stadiony i wszystkie polskie huty i wszystkie polskie szkoły. To porty i okręty i morza brzeg zielony. To zwykły dzień roboczy i święta dzień wesoły. Ojczyzna to czas dawny, ojczyzna to czas bliski. To miły dom rodzinny i matki oczy jasne. Ojczyzna to jest mowa znajoma od kołyski. Ojczyzna to my sami, to serca nasze własne. My mamy dziś szczęście dorosnąć w wolnym kraju. Pamiętajmy jednak o tym, że przodkom winniśmy pamięć, a ojczyźnie miłość. Nie podległa, nie pokorna.
aktorom za to piękne wykonanie, ale zapraszam wszystkich do dalszej modlitwy. Przyznajmy teraz naszą wiarę, co tak naprawdę wierzymy.